W tym filmie odświeżymy sobie wiedzę i zrozumienie w temacie wartości cyfr w ułamku dziesiętnym w zależności od tego, na której pozycji te cyfry się znajdują. Wartości cyfr dotyczą wszystkich liczb, również całkowitych, ale dzisiaj postaramy się zgłębić to zagadnienie właśnie w odniesieniu do ułamków dziesiętnych. Małe przypomnienie, jeżeli mamy taką liczbę, 973, liczbę całkowitą, powinniście już to wiedzieć, ale przypomnienie nie zaszkodzi. To pozycja całkiem po prawej, pozycja dziesiętna albo miejsce dziesiętne, to pozycja jedności. Jeżeli przesuniemy się od pozycji jedności o jedno miejsce w lewo, to jest pozycja dziesiątek. Przesunięcie w lewo od jedności do dziesiątek oznacza dziesięciokrotne zwiększenie wartości. 10 to 10 razy więcej niż 1. Jeżeli znowu przesuniemy się o jedną pozycję w lewo, od dziesiątek w lewo, to trafimy na pozycję setek, bo znowu pomnożyliśmy wartość pozycji razy 10. 100 to 10 razy więcej niż 10. W takim razie ta dziewiątka, cyfra 9 w tym miejscu, nie oznacza 9, tylko 9 setek. Możemy to również zapisać jako 900. Podobnie ta siódemka, cyfra 7 na pozycji dziesiątek nie oznacza 7, tylko 7 dziesiątek, albo inaczej 70. Trójka na pozycji jedności oznacza 3 jedności, czyli 3. Cyfra jedności, inaczej niż wszystkie inne, oznacza samą siebie. 3 jedności to 3. To było przypomnienie i teraz rozszerzymy nasze zrozumienie wartości cyfr o kolejne elementy. To jest liczba całkowita. Po jej prawej stronie możemy dopisać przecinek. Przecinek dziesiętny zawsze oddziela część całkowitą od części ułamkowej, czyli stoi po prawej stronie cyfry jedności. Patrząc z drugiej strony, jeżeli wiemy, gdzie w liczbie dziesiętnej znajduje się przecinek, to wiemy też, że po jego lewej stronie znajduje się cyfra jedności. Ale cyfry w ułamku dziesiętnym mogą znajdować się również po prawej stronie przecinka. I tak jak po lewej, tak również po prawej, może ich być tyle, ile tylko chcemy. No to zastanówmy się, co oznaczają cyfry po prawej stronie przecinka. Zauważcie, że kiedy przesunęliśmy się od setek do dziesiątek, to podzieliliśmy wartość pozycji przez 10. Kiedy przesunęliśmy się od dziesiątek do jedności, to podzieliliśmy wartość pozycji przez 10. Przesuwamy się w prawo o jedną pozycję i dzielimy wartość pozycji przez 10. Jak w takim razie powinna nazywać się ta pozycja, pierwsza po prawej stronie przecinka? Jeżeli podzielimy jedność przez 10, to otrzymamy 1/10. I to, co znajduje się na tej pozycji, nazywa się dziesiąte. Jeżeli przesuniemy się od dziesiątych o jedno miejsce w prawo, to jaka to będzie pozycja? To będą dziesiąte podzielone przez 10, albo inaczej, 1/10 z 1/10 to 1/100. Tu są setne, pozycja setnych. Możemy tak przesuwać się w prawo w nieskończoność. Jeżeli od setnych przesuniemy się jeszcze o jedną pozycję w prawo, to jaka to będzie pozycja? Setne podzielone przez 10 albo 1/10 z 1/100 to 1/1000, czyli tu są tysięczne. W takim razie, gdybyśmy chcieli dopisać coś do tej liczby po przecinku, na przykład 973,526, to co te cyfry oznaczają? Ta piątka nie oznacza 5, oznaczałaby 5, gdyby znajdowała się na miejscu jedności. Tutaj oznacza 5 dziesiątych. Inaczej 5 dziesiątych możemy zapisać tak, 0,5. Piątka znajduje się na pozycji dziesiątych. Albo jako ułamek zwykły, 5 dziesiątych. Mam nadzieję, że już widzicie pewien schemat. Dwójka nie reprezentuje dwóch jedności, tylko dwie setne. Chciałbym, żeby to wszystko było jasne i oczywiste, dlatego tak dokładnie wszystko zapisujemy. Inny zapis dwóch setnych, dwójka na pozycji setnych, czyli na drugiej pozycji od przecinka w prawo, czyli 0,02. Albo jako ułamek zwykły, dwie setne. Zatrzymajcie teraz na chwilę to wideo i na tej samej zasadzie rozpiszcie, co oznacza ta szóstka. Szóstka na pozycji tysięcznych oznacza 6 tysięcznych. Zapisane samo 6 tysięcznych wyglądałoby tak. 0,0001.
dziesiąte, setne i na pozycji tysięcznych szóstka. Albo znowu jako ułamek zwykły 6 przez 1000, 6 tysięcznych. Uogólniając, możemy zapisywać cyfry na kolejnych pozycjach po prawej stronie przecinka i wartości opisywane przez te cyfry będą coraz mniejsze. Będziemy mogli przy ich pomocy coraz dokładniej opisywać rzeczywistość.